z tej strony Frankiska i dzisiaj na Waszą prośbę, zarówno w wiadomościach prywatnych, jak i na Instagramie, jak i w komentarzach pod filmami, robimy dzisiaj film na temat wszystkich lalek Rainbow High i Shadow High, jakie w ogóle wyszły. Pamiętajcie tylko, że lista wszystkich lalek jest normalnie udostępniona na mojej grupie na Facebooku. Tak się nazywa? Możecie ją sobie znaleźć. I zapraszam do niej serdecznie, bo jest fajnie. I tam jest lista dosłownie wszystkich lalek. Ona jest ciągle aktualizowana, jak coś nowego wychodzi. Nagrywam trochę dziwny sposób, bo teraz mnie widzicie, zaraz mnie nie będziecie widzieć. I możliwe, że będzie słychać trochę szum komputera, ale niestety nic nie poradzę na to, że mój komputer czasem działa jak traktor. A muszę nagrywać na komputerze, dlatego że mój telefon nie obsługuje mikrofonu, a chciałabym, żebyście chociaż przy takiej pogadance mieli trochę lepszą jakość dźwięku. Dodatkowo trochę to może być śmieszne, jeśli by mi się jakby film rozjeżdżał z głosem, ale będę to próbować zmontować tak, żeby nie było tego słychać, że jakby, no bo nagrywam i tu, ale nie wiem, czy mi się to uda dobrze złączyć. Mam nadzieję, że tak. Więc może przejdziemy od razu do laleczek. W skład serii pierwszej wchodzi Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skylar i Violet. No i ogółem one wyszły jakoś tak w lipcu 2020 w Ameryce, a u nas one się pojawiły na jesieni, takiej w listopadzie, pamiętam, zaczęły się pojawiać w smyku. I one są ładne, z tym, że one występują w kilku jakby wariantach, w sensie taka jest, co te najstarsze, które nie mają jeszcze ruchomej głowy i mają ograniczony ruch kolan. Później one zaczęły mieć ten ruch kolan i tej szyi. Ale przy okazji też jakoś z półtorej roku temu wyszły jakby paki tych lalek, że jest po każdej lalce w jednym opakowaniu. Z tym, że mamy do wyboru albo w outficie pierwszym, albo w tym dodatkowym. I tam nie ma tych dodatkowych ubrań już nigdzie schowanych później. Razem z nimi mniej więcej wyszła Amaya, ta pierwsza z Hair Studio. Jakby można było dokupić do niej taki zestaw fryzjerski, takie łóżko fryzjerskie, nie wiem, jak ono się profesjonalnie nazywa, make-a, coś w tym stylu. I tam był też zestaw farbek i wtedy pierwsza też wyszła Avery i ostatnia jak na razie. Z Fashion Studio to była pierwsza specjalna edycja lalki i pamiętam, że ona nie była dostępna w Polsce przez długi czas. No i później wyszła seria Cheer i tam też mamy Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skylar i Violet. I one nie będą według mnie jakieś super pożądane, no bo nie ukrywajmy, to są budżetówki, no nie? One nie będą nigdy jakieś super popularne i pożądane. Chociaż nie ukrywam, nie są one brzydkie, tak? Jeśli ktoś je lubi i chce je mieć, to może sobie nawet je skompletować. Za naprawdę niskie pieniądze po jakimś czasie, bo ludzie później sprzedawali po 40 zł nówki, no nie? W Biedronce można było je kupić po 30 zł. Ja kupiłam swoją Jade od sklepu Allegro dosłownie za 40 zł, więc to... Później wyszła seria druga. Ona w Ameryce wyszła jakoś w styczniu, ale u nas pojawiła się dopiero jakoś w okolicy marca, kwietnia, bo pamiętam, że ja chciałam wtedy na urodziny. I w skład tej serii wchodzi Bella, Stella, Karma, River, Crystal i Amaya. No i Amaya to jest druga lalka. I później już jak widzimy ją w serialu, to widzimy ją w tych niebieskich włosach, no nie? Właśnie z tej drugiej serii. Poza tym Kendall jest... Znaczy River Kendall, bo ona się tak nazywa całościowo. On nie jest zbyt pożądaną lalką, jest po prostu no niezbyt atrakcyjny, przynajmniej dla mnie jako kolekcjonerki. Bo po prostu ma twarz jak dziecko. No i mamy też Krystal, która też nie jest raczej pożądaną lalką, bo w ogóle to jakaś śmieszna historia wyszła, przynajmniej tak słyszałam, że ludzie się burzyli, że te lalki nie są nigdy takie naprawdę mocno ciemne karnacją. No i oni na ostatnią chwilę zmienili kolor skóry Krystal. I właśnie ona wyszła w tym makijażem jakby dopasowanym do jaśniejszej karnacji. No i wygląda tak, jak wygląda. Ma ją w swojej kolekcji i ja ją osobiście lubię. Ale nie mogłabym powiedzieć, że to jest moja ulubiona lalka z kolekcji, albo nawet jedna z ulubionych. No i później w styczniu, już tam w lutym 2021 wyszła też Kia Hart. Ona jest na walentynki, specjalną edycją. U nas ona wyszła dużo później, dużo po walentynkach, bo ona jakoś dopiero w czerwcu się pojawiła. I ona ogółem też jest w wersji bogatszej i biedniejszej. I tutaj zależnie,
którego roku ją wydania kupicie, to ona będzie miała albo kieszenie nadrukowane, albo kieszenie jakby naszyte. Później w okolicy czerwca, a u nas lipca, wyszła Lauren i Holly. One są dalej dostępne i też nie są jakieś super pożądane. I w sierpniu, no bo przecież w wakacje każdy myśli już o świętach i w ogóle, wyszła seria Winter Break. I tam mamy Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler i Violet. I one są naprawdę ładne i to nie są przede wszystkim budżetówki, więc wydaje mi się, że one w przyszłości mogą być coś warte. Mi się na przykład zwłaszcza Poppy z tej serii bardzo podoba. No ale wiecie, są guste i guściki, no nie? No i wyszła też Jed Dawson jakoś w sierpniu razem z nimi plus minus. U nas ona się pojawiła chyba z 2 miesiące później. No i Jed jest kolejną lalką Special Edition. Była też jej kolekcjonerska wersja po prostu z numerowanym pudełkiem, ale to tyle się ona różni od pozostałych. I ona jest ładna, przynajmniej ja ją lubię, ale wiem, że nie każdy ją lubi i wiem, że w większości się nie podoba. Dla mnie ona ma w sobie to coś, jest taka naprawdę w porządku, tylko że na początku na pewno ta cena odstraszała, bo ja pamiętam, że ona kosztowała 300 zł na początku. No a z czasem ona zaczęła kosztować, wiecie, 150, to nie? Później wyszła Amaya, duża, i ona ogółem też nie była zbyt pożądana, dlatego że po prostu była duża i droga. Wiadomo, że taka lalka zajmuje dużo miejsca i czy to w pokoju kolekcjonera, czy to w pokoju dziecka, po prostu zabiera bardzo dużo miejsca. Dlatego myślę, że na przyszłości może być dość dużo warte, bo po prostu mało osób ją kupiło, realnie. Lalka ma ogółem 60 cm, także wiecie, ona jest... większe niż 1/3 mnie. Później mamy serię trzecią. Ona wyszła w październiku 2021. U nas pojawiła się też w tej okolicy, trochę później. Pamiętam, że pierwsza się pojawiła w ogóle Georgia na Allegro. I mamy w tej właśnie serii Darię, Georgię, Cheryl, Daphne, Gabrielle i Emmy. I tutaj widać progres w ogóle MGA, jeśli chodzi o te lalki, bo one zaczęły wyglądać jak takie naprawdę zupełnie inne postacie, bo jak w pierwszej serii i w drugiej serii one miały wszystkie takie same twarze. W trzeciej one zaczęły się między sobą różnić, mieć różne moldy twarzy. Także to jest bardzo fajne i one do teraz są do kupienia. Wydaje mi się, że też będą coś warte. No może poza Gabrielą, bo Gabrieli ogółem chyba mało osób kupiło. Mam wrażenie przynajmniej, że mało osób ją lubiło w ogóle. No z charakteru jest ciężka, ale jako lalka jest bardzo ładna, tylko właśnie chyba za bardzo przypomina tą pierwszą, drugą serię z twarzy. No i później wyszła seria Rockstars. No i tam mamy Carmen, Lyric i Vanessę. No i tak o, Vanessa do teraz się trzyma w cenie bardzo dobrze. Lyric mało osób chce kupić, zawsze jest na promocji i Carmen to taka, wiecie, pośrednio, no nie? I one są ładne, no może poza Lyric, która mi się osobiście nie podoba, ale to jest, pamiętajcie, to jest moje zdanie. I razem z tymi lalkami wyszła też Slumber Party i tam jest Brianna, Marisa i Robin. I Brianna jest najwięcej warta. W sensie, może nie, że najwięcej, po prostu przez długi czas ona była niedostępna jakby w sprzedaży. I ludzie nabijali jej bardzo mocno cenę. Tylko że teraz ona zaczęła się pojawiać w sklepach za normalne pieniądze, tak plus minus oczywiście. No ale nie jest to przynajmniej 500 zł. I później mamy serię Pacific Coast, która wyszła, kto by się spodziewał, letnie lalki wyszły w zimę. I one wychodziły jakby partiami, one nie wychodziły wszystkie razem, tylko wychodziły na przykład 3, później kolejne 2 na samym miesiącu. Tak wiecie, dziwnie trochę, no nie? No i tak o, mamy tutaj Belle, Simon, Harper, Hali, Margot i Pedre, no i tego chłopaka Fina. No i ten Fin się pojawił chyba najpóźniej w ogóle z nich wszystkich. To jest druga lalka w Belni, więc prawdę mówiąc z twarzy chyba ładniejsza nawet do tej Basic. Ale pozostałych lalek to jest pierwsza lalka. No i razem z tymi lalkami można było kupić, znaczy no oddzielnie oczywiście, ale razem z nimi wyszło taki zestaw basenowy, jakimiś tam leżaczkami, palmami i tak dalej i on bardzo mocno się trzyma w cenie, naprawdę. No i później mieliśmy taki chwilowy stop lalek i później wyszła Lily Cheng w lutym 2022, czyli w tym roku i ona wyszła na chiński nowy rok i jest to lalka kolekcjonerska, która ma faktycznie inne pudełko i tak widać po niej, że ona jest taka
trochę bardziej premium, że tak to nazwę. I w międzyczasie, gdzieś trochę później, jakoś w marcu czy w kwietniu, wyszła Junior High, seria pierwsza. I tutaj mamy znowu postaci takie jak Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler i Violet, tylko że w wersji odmłodzonej. I w międzyczasie też wyszła seria pierwsza Shadow High i tam mamy Nataszę, Heather, Asha, Nicole, Lunę i Chanel. No i najwięcej warta, z tego co widzę w tym momencie, jest Chanel. Najbardziej jest poszukiwana i jest aktualnie najdroższą lalką. I w pewnym sensie się nie dziwię, bo na przykład mi ona się podoba najbardziej z tej pierwszej serii Shadow High. Mimo, że na początku była to Heather. Najmniej pożądaną lalką z tej serii jest Luna, obok Nicole zaraz. Nie wiem dlaczego Nicole, bo ona jest naprawdę ładną lalką. Za to Luna, no w pewnym sensie to rozumiem, po prostu bardzo jest podobna do Sunny, aż troszkę za bardzo. No i później wyszła Naomi i Veronica Storm. I to są z maja tego roku mniej więcej one wyszły. U nas długo się czekało na nie, dopiero jakoś na wakacje się pojawiły. W trochę szerszej sprzedaży, a w sumie to teraz nie są one w jakiejś super szerokiej sprzedaży. No i wyszła seria czwarta i ona jak wyszła w maju, tak od razu w maju ją mieliśmy i byliśmy praktycznie jednym z pierwszych krajów, który w ogóle je miał u siebie. No i w tej serii jest taką Mila, Mina, Delila, Jewel, Coco i Lila. I one nie wyszły w żadnym paku, ale właśnie zapomniałam powiedzieć, że lalki z serii trzeciej wyszły w takim sześciopaku z lalkami Shadow High. A później w czerwcu jakoś pojawiła się Ainsley. Jeśli kto widział jej unboxing na moim kanale, to widział, a kto nie, to może obejrzeć. I za jakiś czas pojawił się ten Rainbow Vision, no nie? I wtedy pojawiły się też lalki właśnie z tej serii. I mamy tutaj taką Mare, Harley i Ume z serii Neon Shadow. I mamy z Rainbow Divas Sabrine, Melaine i Aisha. W sierpniu tego roku pojawiła się też Maria Garcia. I ona jest no, już taką prawowitą, że tak to ujmę, kolekcjonerką, która może nie była jakaś limitowana, ale na pewno cenę ma kolekcjonerską. I do teraz jest w sprzedaży, także bez problemu ona nie ucieknie. Nawet jest zwykła do kupienia, więc wiecie. Wyszły lalki z serii balu kostiumowego. I to jest taka Bella, Robin i Violet. I ich w Polsce nie ma do dzisiaj. Nie ma słuchu, czy będą, czy ich nie będzie. I mnie to szczerze mówiąc stresuje, bo chciałam tą Bellę kupić, bo mi się strasznie podoba i kojarzy mi się z Witch. I z tej serii jest też Lola, Eliza i Demi. Tylko, że no też u nich u nas nie ma. I nie wiadomo, czy będą, czy ich nie będzie. Później wyszły lalki Junior Hubs, seria druga. I to była Bella, Sterm, Stella Karma, River, Kendall i Amaya. I one teraz dosyć dobrze się sprzedają, z tego co widziałam. Patrzyłam, że są na jakieś promocje za stówkę. I niedługo ma podobno wyjść seria trzecia juniorek. Ale tam nie będzie seria trzecia lalek, tylko tam będą te właśnie Lauren i Holly Devious i tak dalej, no nie? No i pojawił się też we wrześniu już powoli u nas do kupienia z Rainbow Vision Royal Free. Tam mamy Mini, Tiara i Tisę, ale wiecie, one są takie niby dostępne do kupienia, ale w sumie to nie do końca, bo nie wiem, czy ktoś z Was widział je już w sklepie, ale wiem, że niektóre osoby u mnie na grupie już je mają. No i wyszła też szalka świąteczna, czyli Roxy Grant, która jest też dostępna w smyku do kupienia aktualnie. Wyszło ona jakoś we wrześniu. No ja osobiście czekam na spadek jej cen. I póki co, to tyle. Aktualnie nie ma więcej serii. No chyba, że o tym zapomniałam, ale chyba nie. I dziękuję za oglądanie. Pa, pa!